Dziś odwiedzamy fermę norek w województwie zachodniopomorskim, a ze mną współwłaściciel fermy. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, Artur Andrzejewski. Ja chciałbym z panem przede wszystkim porozmawiać o tym, jak żyją norki. No sami jak tutaj widzicie, norki są żyją w klatkach. Niestety nie są to zwierzęta, które są na wolności, natomiast mają zapewnione wszelkie warunki bytowe, to znaczy są napojone, mają sucho. Tak naprawdę to tutaj o to chyba chodzi, żeby miały swoje warunki, w których żyją spokojnie i w dobrostanie. Młode norki tak naprawdę są przy matce do 6 tygodnia. W 6 tygodniu są szczepione i po szczepieniu są przenoszone już do klatek oddzielnych, w celu, inaczej, mają po prostu więcej miejsca dla siebie. Nie są tak skomasowane jak w klatce z matką. Czy tutaj spełniają wszystkie wymogi Unii Europejskiej, cała hodowla? Tak, począwszy od klatki, kończywszy na wykotniku, na sposobie żywienia i na tym, jak norka zdobywa, załóżmy, dochodzi do pojenia i tak dalej, tak, wszystko. Wspomniał pan o żywieniu, no właśnie, jak to się odbywa? No więc żywienie norek, inaczej, karma norcza jest dostarczana nam przez producenta karmy. Jest to karma zbilansowana, czyli ma zwierzę zapewniony dostęp do węglowodanów, soli mineralnych itd., itd. To wszystko jest dokładnie zbilansowane. Na dzień dzisiejszy, załóżmy, przyjeżdża do nas samochód. Karma jest przepompowywana automatycznie do silosów. Z silosów jest przepompowywana do wózków, którymi karmimy zwierzęta i następnie każda jedna klatka dostaje odpowiednią ilość karmy na klatkę w zależności od ilości, wielkości i tym podobne. A czy norki są jakoś specjalnie badane? Tak, badamy norki, od każdej norki pobierana jest krew, która wysyłana jest do laboratorium do analizy. Chodzi tutaj o tak zwaną chorobę aleutską, która jest zagrożeniem dla zwierząt. Zwierzęta zarażone chorobą aleutską po prostu nie mają odpowiedniej odporności i padają. Natomiast oprócz tego jeszcze są szczepione na nosówkę i na botulinę. Pana ferma jest bardzo duża i jest takie przekonanie generalnie wśród społeczeństwa, że norki wydają nieprzyjemny zapach, wręcz śmierdzą. Wie pan co, na temat smrodu to może się wypowiedzieć tylko ten, kto jest na miejscu i to wącha. I nie mówi, że śmierdzi, tylko czuje, że śmierdzi. To jest ta różnica, którą chciałbym zawsze zwrócić każdemu, jeżeli chodzi o to, na ten temat, którzy się wypowiadają po prostu. No właśnie, bo jestem dzisiaj pierwszy raz na takiej fermie i jakoś jeszcze wytrzymuję. Nie czuję jakiegoś smrodu. No jest zapach, jak od zwierząt. No to jeżeli byłbym na farmie królików, to również one, to są zwierzęta i zapach wydzielają, prawda? Każda produkcja zwierzęca ciągnie za sobą jakieś odpowiednie zapachy. Przyjmijmy, że ludzie nie będą się kąpać codziennie i nie będą używać chemii. Wówczas możemy powiedzieć, że my też po prostu śmierdzimy. No. Rozumiem. Czyli tutaj możemy stwierdzić, że świadomość ludzi na temat norek jest dosyć niska i lepiej, żeby sami sprawdzili, jaki to jest zapach, zanim powiedzą, że śmierdzi. Przeciwnicy używają tego jako jednego z głównych argumentów, jeżeli chodzi o produkcję czy o hodowlę zwierząt. Natomiast wiele z tych osób po prostu słyszało, że śmierdzi, ale niewiele z tych osób czuło ten zapach i dlatego może są po prostu takie niezrozumienia na ten temat. Powiedział pan o przeciwnikach. Państwo mają jakichś przeciwników? Wie pan, mówię o ogóle. Tutaj akurat na naszym terenie nie spotkaliśmy się z zbyt wielkim protestem ze strony społeczeństwa, a powiem, że wręcz byliśmy jakoby mile widziani, chętnie przyjęci i ludzie, którzy u nas pracują, są zadowoleni z tego, że tutaj są, że tutaj jesteśmy. Państwa firma jest bardzo duża i dlatego zatrudnia wielu ludzi. Tak. Na dzień dzisiejszy zatrudniamy 46 osób, natomiast w szczycie, to znaczy w sezonie, kiedy się dobywa skórę, jest tutaj około 120 osób. Ta o tamtym liszczacha bardzo fajnie, o. To jest najtrudniejsze przy pracy przy tych zwierzętach. Ja wiem, nie ma takich trudnych rzeczy, wszystkiego w sumie można się nauczyć, jest kwestia przyzwyczajenia po prostu. Mamy ochronne rękawice, norki nie wiem, po prostu ludzie różne rzeczy twierdzą, że one gryzą strasznie, że coś, ale to jest nieprawdą, rękawice są, które trochę ochraniają ręce. Nie ma, dla mnie nie ma tu trudnych rzeczy, które są trudne. Mhm. Nie. Zwierzęta są bardzo miłe i sympatyczne. Tak, lubię zwierzęta, fajnie mi się tu pracuje i no naprawdę fajnie. A ma pani jakichś swoich ulubieńców?
Mam akurat teraz z wykotów mam taką małą Lucynkę, która się wykociła 20 kwietnia. I bardzo fajna i postaram sobie ją oswoić. To nawet imiona nadajecie. Tak, tak. Ja mam akurat Lucynkę. Czyli przywiązujecie się do zwierząt. Tak, tak, na pewno. Jest jakieś fajne tak swoje mieć, bo to w sumie każdy ma po 4 pawilony, po 150 metrów są dwa i po 130 metrów jest następne dwa. Czyli to są 4 pawilony i każda jest sama i ma pomocnika, nie? I tak każde zwierzątko pani zapamiętuje? Nie, no nie jesteśmy w stanie tak wszystkich zapamiętać, ale jeżeli był jeden, ona mi się wykociła jako jedna, były początki wykotów, no to jakieś tam człowiek chodzi i zagląda, tak? Taki pupilek mały.